Słuchajcie, widziałem na czacie, że co jest, gramy wszystkie Reksio? No pewnie nie. Pewnie nie damy rady, ale będziemy grać ile się da. Od razu tutaj dziękuję Kamo z Discorda naszego za arcik. Zaczynamy. O kurwa, Macie. Co jest? Dlaczego one idą tak? Creepy. Creepy as fuck. Reksio i Nol? Dobra, to main. Epizod pierwszy, inwazja. Rozpocznij grę od początku. Yeah! Dobra, co to jest? Inwazja. Co to jest? Okej, jest interaktywne menu. Poziom trudności to jest? O nie. Dobra, nie wiem, daję tak, jak było. Epizod pierwszy. Zostawiam, jak było. Inwazja. Tej nocy Reksio spał bardzo niespokojnie. Ocknął się nagle i stwierdził, że coś dziwnego dzieje się dookoła. Na podwórku działy się rzeczy, jakich świat dotąd nie widział. Śpię sobie, proszę ciebie smacznie, aż tu nagle budzę się i patrzę. Wsiu, bziu, jacyś kosmici zakradli się do kukurników. Dobra. A może to tylko zły sen? Dobra. Reksio spojrzał w niebo i naliczył aż 20 zbliżających się spotków kosmicznych. 20. Powstrzymam je, tylko potrzebna mi jest jakaś broń. Reksio chwycił worek pełen buraków. Nie, nienawidziłem tego typu gier. O mój, o Jezus Maria. Dawaj nie jeszcze raz. Się, da jeszcze Reksio... raz. Nie jeszcze... namyślając się długo, Reksio chwycił... Dobra. Co innego. Okej. Tak się czuję zawsze, za każdym razem. Reksio chwycił wiadro pełne pomyi. Dobra. Niestety, wiadro z pomyjami nie nadawało się do walki z porywaczami gór. Czyli buraki. Do cholery! Nie! Już tak dobrze nie szło. Ja jebia, ja dupia. Boję się, stresuje mnie to. Dobra, rozwalej. I tak oto nasz dzielny pies dał kosmitom. Jest! Niestety, moja młodsza siostra Angelika została uprowadzona przez obcych. No nie wierzę. Uprowadzona co przez jest? Obcych? Sobie myślałem, że skoro pies dał sobie radę z piratami, to może też poradzi sobie z kosmitami. Podróż w kosmos wydawała się szaleńczym pomysłem. Ktoś jednak musiał uratować porwane kury. O, naprawdę? Niesamowite to jest. Reksio po prostu polecisz, szczeka. Dajcie mi jakieś 2 godzinki na wynalezienie odpowiedniej technologii i przygotowanie projektu kosmicznego w wajchadłowca. Będziemy potrzebować kilku przedmiotów. Budujemy jeśli wszystko, statek. Dobra, czyli czekajcie, co my potrzebujemy? Okej, weźmy jakiś... Co? Reksio był przeciążony i nie mógł unieść już więcej przedmiotów. O nie, idźmy do chłopa. A oto... Projekt komicznego. To jest oczywiście... Ochoczo zabrał się za szukanie części potrzebnych do budowy statku kosmicznego. Po kolei. Nie. Nie. Dobra. To jest konewka jest na dole na pewno. Proszę. Konewka. Napęd awaryjny. Napęd awaryjny. Gdyby przestało wiać. Czy będziemy wiosłować w przestrzeni kosmicznej? Moduł napędowy już jest. Dobrze. To teraz może napęd do niego, jeśli przyjrzysz się schematowi, o nie! Zobaczysz, że potrzebny będzie chomika potrzebujemy. Chomik, jedna sztuka. Okej, muszę znaleźć chomika. Jest chomik. Yo! It's a funny! Obraca kółkiem, w którym jest. Podoba mi się to. To? Punkty dodatkowe dla twórców gry. Jeszcze jeden kandydat na astronautę. Chomik Diesel. Zapraszamy. Chomik Diesel.
Lejek czasoprzestrzenny. Lejek czasoprzestrzenny, no tak, no tak. Z Kretem pogadać? Zabrali nawet biednego kapłona sprzed świątyni boga Twaroga. Nie! Zabrali kapłona sprzed świątyni boga Twaroga? Przecież taki zajebisty był. Dobra, wiążemy. No, kogo gotowe? No i będzie się trzymało. Będzie się trzymało. Kto pokieruje naszym wahadłowcem? Macie szczęście. Komandor Kretes, do usług. To skokokokonale, komandorze. Zaczynamy odliczanie. Yo! Powodzenia! Ja pierdolę. Poruszamy się w kółko. Okazało się, że trzeba skalibrować Kreta. No nie. Czyli wyregulować mu okulary. Skalibrować Kreta. Reksio domyślał się, że obraz, który Kret widzi lewym okiem, powinien zgadzać się z obrazem, który Kret widzi prawym okiem. No nie. O nie, co ja mam zrobić? A to co? O co chodzi? Łajka, trzymaj się, smutek. O co chodzi? Z jednej strony klikać tylko, dobra. Ja pierdolę. Dobra, dwa elementy się zgadzają. A to co? O! Dobra. Widzę. Jest! Teraz wszystko się zgadza. Nie mam pojęcia, jak ja to... Nie wiem, co ja zrobiłem. Reksio i komandor Kretes ruszyli w pogoń. Po niedługim czasie nasi gwiezdni podróżnicy natrafili na poważną przeszkodę. Roboty objazd. Drogowe. Objazd. O, roboty drogowe. Proszę, lecieć objazdem. No to leć objazdem. Samoobrona z Plutona domaga się równego oddalenia wszystkich planet od Słońca. Grożą, że zbojkotują Układ Słoneczny. Ajajaj. Jajks. Porywacze wybrali objazd. Dobra. Ruszajmy za nim. Lecimy. Paliwo rzeczywiście zaczynało się kończyć. Nie. A chomik Diesel robił się coraz bardziej głodny. Nie ulegało wątpliwości, że trzeba będzie rozejrzeć się za dodatkowym paliwem. Trzeba rozejrzeć się za dodatkowym paliwem. O nie, się steruje. No co, Zeusie, potężny ty. Racz wysłuchać naszych próśb. Co jest? O paliwo. No nie wierzę. Indianie. O nie, już chyba zjebałem. No uważam, Przejebaliśmy. Wajchadłowiec zaczął spadać. Tamtą wysepkę z sianem. Nasi bohaterowie wpadli wprost w dziurę czasoprzestrzenną. Dziura zupełnie przypadkowo doprowadziła ich do miejsca, gdzie prowadzone były roboty drogowe. O, roboty drogowe. Roboty łatają czarne dziury w biednym. Ja pierdolę. Co jest? Droga jest zamknięta. Co to jest za gra? Zbieramy to. Zbieramy siano. Dodatkowym paliwem. No i co? No nie... Uważam. No i co? Nie zebrał paliwa. Wyżej. Wajchadłowiec. Coś nam chyba odpadło, Reksiu. Jeszcze raz wlatujemy w dziurę czasoprzestrzenną. Wyżej, dobra. O nie. O-o. Czy wygramy, jak dolecimy dalej? Dobra. Dobra. Zbieramy. Zeusie, opuszczam chomika. Jest! No i profesjonalnie zebrane zostało. Dobra, chomik najedzony. I co? Rozjebane. Widzę koniec tej męczarni. Rozjebane. Przesławny. Opuszczam chomika. Można krąć ze. A co to za potworne... Potworne o nie, jajo. To... I co tum, tam tum, miał? Tum. Mimo, że chomik Diesel rozpędził kołowrotek, trzeciej nie. Siły wroga były przytłaczające i wydawało się, że to już koniec. Że nasi bohaterowie nie mają żadnych szans. Historia ta miała się jednak potoczyć inaczej. Niestety Reksio wisiał zaplątany w sznur konopnojonowy i nijak nie mógł się wyplątać. Znowu związany. Dobra. Jest dokładnie ten sam poziom. Nie wierzę w to.
Komandor zasiadł za sterami krabochodu. O-o. Komik Diesel był wolny. Dobra, dobra. Należało pomóc mu w uwolnieniu Reksia. Dobra, dobra, dobra. No i... biegnie tu, wyleci tu. Trzeba tak. Okej. Okay. Pierdole. Dobra, jak to zatrzymać? Jak to powstrzymać? Kable. No ale... Aha, dobra, trzeba kreta najpierw na dół sprowadzić. Dobra, kret niech idzie do kabli. Komandor Kretes odważył stające kabelki. No nie, 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 nie. O Jezus, ma... O je, o... O nie. Trzeba go tam zatrzymać. Będzie dobrze, spokojnie. Dobra. Sorry, Kret, lecimy. A niech to kopiec Kreta i Kilimandżaro. Ała. Dzięki odwadze chomika Diesla i poświęceniu komandora, Reksio został nie mogę uwolniony. Go uwolnić. Nie trzeba było znaleźć kogoś, kto umiałby... Reksio i komandor rozejrzeli się o, po nie. pomieszczeniu. Oh, no. Nad... No nie wierzę. Pies z gwiazd. Przepowiednia nie kłamała. Jak to? Jaka przepowiednia? Że nadejdzie pies, który przepędzi stąd złego kuratora i wyzwoli kurat. A cóż to za przystojny kret? Jezus Maria. Po prostu poszli na całość w tej grze. Już nie pierdolili się. Pierwsza część jeszcze była taka... gierka, a tutaj? Uff. Ale dobre, że jest ta czerwona planeta, nie słońce. No, nie wiem. Niesamowite. Piękne. Aleś ty piękna. Oczywiście, że pomożemy. To obrazy przychodzą pocztą, nadasz adres o! tego czasu. Skrzętnie je tu gromadzimy. A to akurat... Wierzymy, że... Cute. I jakby, jak to się stało, że to i to? To Czeko Para. Założyciel naszego kretoniskiego ruchu oporu. Ja pierdolę. La Resistance. Czeko Para. A co to za dziura? No właśnie. Niedawno moi towarzysze zostali przełapani przez szturmowców kuratorium. Mi się wydawało, że to jest taki francuski vibe. To pierwsza część planu. Musicie uwolnić członków La Resistance z więzienia. Dobra, to co? Złazimy. Komandor Kretes zagłębił. Czy to gra Kret? Dobra, jak się wysadza? Spacją się wysadza. Dobra. Gościu! Dzień dobry. Czemu nie zabijają go? Jak mam stąd spierdolić w takim razie? Bo pomyślałbym, że tu, ale coś nie idzie to. Jo! Dobra, dobrze! Dobrze! Dobra. Bo one się ześlizgują, to jest problem. Nie, 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 nie. Co za licho? Tu można kamiory upuścić? No nie mo... Komandor no nie. nie załamał Dobra. Się. Już było dobrze, tylko opadł kamyk. Kamienie można pchać. Ja pierdolę. To dużo zmienia. No i co to? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Miał spaść. Nie, dobra, już pierdolę. K-
Gra się skraszowała. Ja pierdolę. Jebie. Dobra. Liczę na to, że się cokolwiek zapisało. Epizod jest. Czwarty. Uf. Epizod. Komandor Kretes zagłębił się w tunel. Dobra. O co chodzi? O co chodzi? Zbyt skomplikowane obliczenie fizyki. Pow, pow, pow. Komandor przekopał się pod murem więziennym. Cel znajdował się już bardzo blisko. Nie. Cel znajduje się już bardzo blisko. Nie, co to jest? No zajebiście. Dobra, to zrobiłem, już widzę. Super zrobiłem. No ja kamieniem muszę. Kurna. Nie, nie! Komandor nie załamał się. Jeszcze raz, jeszcze raz. Tamtego muszę złapać dynamitem i go zabić. Taki jest mój plan. Czyli za tym chłopem pójdę, go tam przytrzasnę dynamitem. Co za nich? Kurwa. Komandor nie załamał się. Dobrze. Tak miało być. To jak ja mam teraz dalej to przejść? Nie! Nie! Dobra. Tutaj może. Jeszcze chłop. Nie, 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 nie. O Boże, o Jezu. Kretes. To była ekstremalna sytuacja na koniec. Dziękuję, dziękuję. Niezmiernie mi miło. Dziękuję bardzo. Kretiem, Jean-Paul, Kretiem, do usług. Kapitan Malnur von Kreto. Ten trzeci to nasz niezastąpiony druh. Kreti Kretonen. Kreti Kretonen. Mówiła, że na pewno dzielnie stawiacie tu opór. To prawda. Zwróć uwagę, że Kreti opiera się o ścianę. Cały Kreti. O, a teraz prowadzi działalność wywrotową. No, nie tracimy czasu. O ja pierdolę. Ruszajcie przodem. Tam ja jakiś stand-up mocno. Co? I Kreti zajęli się już waszym pojazdem. Już. Powiedzą wam też o następnym zadaniu. Dzień. Czy ona jest susem? No nie wiem, czy ona jest susem. Naprawimy statek, ale musisz zdobyć pilnik. Pilnik. Idę po pilnik. O nie. Chcesz pokazać, Reksiu. Pracujemy nad tym od dawna. O nie. Miałeś kury wysiadujące wielkie jajo kuratora, prawda? Oto przedstawiam ci odkurzacz. Przy pomocy tego urządzenia odkurzymy jajo z kur. Będzie ono odkurzone. Ale najpierw trzeba wyłączyć... Boże, jestem pod wrażeniem. No dobra, to idę stąd. Pilnik? Pamiętam, że kiedyś wyplikaliśmy chlebki z ukrytymi pilnikami. Daj. Jest! W bagiecie się schował. No nie wierzę, znalazłeś pilnik. No, Kreti, do roboty. Proszę, gotowe. No i siup od razu, wystarczyło. Waszym zadaniem będzie zniszczyć generator pola siłowego, które chroni jajo. Kreti poleci z wami. No to Kreti, lecimy. No, trzymanko. Lecimy. Czy Reksio i Kretes uwolnią uwięzione kury? Czy Kuba zachowa spokój przy kolejnych zagadkach dla dzieci? Czy Sony Vegas i karta graficzna znowu się wywalą przy montażu? Tego dowiecie się w następnym odcinku. Uwaga. Kozackie. Niezwykłe, tylko... Kozackie. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Dużo osób nie wie, o co chodzi. Mam nadzieję, że się zaznajomią. Było pytanie, czemu są takie mętne. Ja też się bałem, bo to jest w zalewie musztardowej. Więc brzmi, kurwa, dziwnie. Nie są ładne. Jakieś takie wykrzywione. Wykrzywione. Chcesz? O nie, nie zrobiłem...
Ja podjąłem dobrej decyzji. Myłem zęby przed chwilą. Chyba nie można myć zębów przed niczym. Nie można po prostu, nie powinno się. Przepłuczę jeszcze raz, przetestuję. Potężny teraz. Potężny zawodnik wkracza na arenę. O kurwa, teraz! Jest chrupnięcie potężne. Dobre. Jednak dobre. Zatwierdzam je. Dobre są. 3 na 5. 3 na 5.